Czy sztuczna inteligencja zagraża Polsce i światu? Sztuczna inteligencja może odebrać nam pracę. ChatGPT. I think we need to regulate AI safety, very frankly, because it is, I think, actually a bigger risk to society. Patrząc na AI trzeźwo, trzeba przyznać, że jego możliwości są naprawdę ogromne. Czy stwarza to zagrożenie? O tym dowiecie się później w tym materiale. Mogę tylko wstępnie powiedzieć, że część z Was zyska na tym niezwykle dużo, a druga część straci niemal wszystko, jakkolwiek strasznie to nie brzmi. Włochy na przykład już zbanowały dostęp do czatu GPT, a takie oto zdjęcia papieża czy zatrzymania Donalda Trumpa zalały Twittera, więc dzieje się naprawdę dużo. Pewne jest natomiast to, że na naszych oczach rozgrywa się rewolucja przemysłowa 4.0, którą można porównać do odkrycia przez Niemca Johna Gutenberga druku w 1455 roku. Było to odkrycie przełomowe, które doprowadziło do obniżenia cen produkcji książek czy też wszelkich dokumentów. To natomiast rozpowszechniło naukę oraz wiedzę, która stała się ogólnodostępna. Jest to jedno z wydarzeń, których datę uznaje się za zakończenie średniowiecza. Co do tego ma AI? Prosty przykład. Ja tworząc ten materiał mogę bez problemu zapytać sztuczną inteligencję o dany fakt, a następnie ten po zweryfikowaniu znajdzie się właśnie w tym materiale. Na moim przykładzie skróciło to pracę przy tym odcinku o zapewne jakieś 2 godziny. Czy to dużo? To prawie 50% mniej pracy, przez co w teorii mógłbym publikować częściej, ale do tego dochodzi też montaż, więc zaoszczędzony czas idzie na pracę przy naszej grze, czyli na Mablordzie. Gutenberg był zalążkiem do pierwszej rewolucji przemysłowej, która miała miejsce w XVIII i XIX wieku w Europie Zachodniej, poczynając od Wielkiej Brytanii, a potem pojawiając się w Ameryce Północnej i na całym świecie. Po drodze były kolejne rewolucje przemysłowe, które spowodowały kolosalny wzrost liczby ludności, pomnażając ją prawie 20-krotnie. Jednak czwarta rewolucja przemysłowa związana z AI będzie trochę inna. Czas na cytat. Wzywamy wszystkie laboratoria AI do przerwania prac nad systemami potężniejszymi niż GPT-4. Właśnie tak brzmi nagłówek dokumentu intencyjnego listu otwartego organizacji Future of Life Institute, który został podpisany przez wybitnych inżynierów, wykładowców, prawników i przedsiębiorców, na czele z samym Elonem Muskiem. My concern is that with AI, if there's something bad, like if something goes wrong, the reaction might be too slow from a regulatory standpoint. I'd say like it you know, if I'd say like what are the biggest risks to the future of civilization? There's AI, but AI is a double, you know, it's both positive and negative. It has great promise, great capability, but it also with that comes great danger. Czy więc czeka nas prawdziwy Terminator? W pewnym sensie tak. Dlatego dziś, mimo że już od lat jestem wielkim fanem sztucznej inteligencji i z niej korzystam, pokażę Wam, co nas z nią czeka w przyszłości, nie tylko przez pryzmat pozytywów, ale też ogromnych niebezpieczeństw dla Polski, jak i całego świata. Dlatego dziś, już teraz, zapraszam Was na ten niezwykle ważny materiał. Krótko w 45 sekundach chciałbym Wam zająć chwilę, która jest niezwykle potrzebna do rozwoju kanału. Jeśli lubicie nasze materiały, to pamiętajcie o zasubskrybowaniu i łapce w górę, bo każdy taki klik nic Was nie kosztuje, a nam daje niezwykle dużo. Z mojej strony nie proszę Was o puste donaty, tylko wolę Wam dać coś w zamian. Dlatego polecam Wam nasz sklep www.globalista.pl, gdzie znajdziecie naszą grę planszową Globalista, w którą możecie zagrać z rodziną lub znajomymi, prowadząc przy tym Wasze imperium i podbijając resztę świata. Do tego mamy ozdoby do domu, w tym prawdziwe stare archiwalne mapy, którymi na przykład tak możecie ozdobić Wasz dom. Do tego plakaty polskich miast i wiele, wiele innych. Kupując coś dla siebie, pomagacie całemu naszemu zespołowi i sami dostajecie coś, co Wam się przyda. Więc wilk syty i owca cała. Jeśli nie macie na to czasu, to po prostu obejrzyjcie ten film. Za to też Wam serdecznie dziękuję, bo bez Was tego wszystkiego by nie było. A teraz czas na materiał. Wpiszmy teraz na Midjourney, czyli na jednym z generatorów graficznych sztucznej inteligencji, żeby Andrzej Duda stał się ze swoim ostrym cieniem mgły światowej klasy raperem. Zaczekajmy jakieś 30 sekund, no i voilà, wygląda prawie jak Eminem. Teraz czas na Makłowicza, jak łowi ryby na Księżycu. Z Joe Bidenem podnoszą sztangę, czy Putina przed sądem skazanego za zbrodnie na Ukrainie. Możliwości jest dużo. Nagle wszyscy możecie poczuć się prawie jak profesjonalni graficy, dziennikarze czy nawet twórcy muzyki, ponieważ taka sztuczna inteligencja też jest dostępna. O matko, a już nie mówiąc o tym, jak bardzo ChatGPT przydaje się do zadań domowych, raportów i tym podobnych. ChatGPT. ChatGPT. ChatGPT.
To naprawdę świetna sprawa, patrząc na optymalizację pracy i to, że wy za ten czas możecie zająć się czymś zupełnie innym. Pytanie tylko, czym? To pytanie niedługo zada sobie 2/3 wszystkich dostępnych zawodów, które mogą stać się bezużyteczne, a przynajmniej mocno zredukowane do 2030 roku. Tak wynika z raportu Goldman Sachs. Analiza banku objęła europejski i amerykański rynek zatrudnienia. W przypadku USA najbardziej zagrożone są prace biurowe i administracyjne. Tutaj aż 46% etatów zagrożone jest w ciągu 10 lat. Mowa głównie o księgowych, wszelkiego rodzaju asystentach oraz osobach bezpośrednio powiązanych ze zbieraniem oraz analizą danych. Which jobs is AI coming after first? If you're a middle manager, you're doomed. Any kind of commodity salesperson, report writers and journalists, accountants and bookkeepers, and oddly enough, doctors who are looking, who specialize in things like drug interaction. Na drugim miejscu są prawnicy z 44%. Do tej pory, jak chcieliście na przykład regulamin do sklepu internetowego, musieliście o to poprosić prawnika, a teraz wystarczy napisać na czacie GPT: potrzebuję regulamin do sklepu internetowego z butami. Do tego parę szczegółów oraz podkreślenie, żeby ten był zgodny z konstytucją i voilà, gotowe. Zamiast zapłacić 2000 zł, wystarczyło odpalić za darmo czat GPT. Oczywiście dobrze by było, żeby jednak człowiek to sprawdził. Więc pojawia się nowy pomysł na biznes – sprawdzanie gotowych aktów prawnych. AI jedne stanowiska zabierze, ale inne da. Niemniej w okresie przejściowym może doprowadzić do zubożenia sporej części społeczeństwa, która będzie wyjątkowo niezadowolona z tego, że nie ma dla niej pracy. Tutaj macie jeszcze listę innych zagrożonych zawodów, ale ta ciągle ewoluuje, więc trzeba się temu bacznie przyglądać. Co natomiast z AI w kontekście państw? Te kraje, które są najlepiej przygotowane na rewolucję przemysłową 4.0, będą odgrywać kluczową rolę. Eksperci spodziewają się ogromnego wzrostu PKB w latach 2025-2030. Jednak nie wszyscy skorzystają. Są też państwa, które mogą naprawdę wiele stracić na sztucznej inteligencji. Z danych analizowanych przez portal analityczny Statistika wynika, że najbardziej rozwoju AI obawiają się mieszkańcy Indii, Chin, Niemiec, Brazylii, Francji i USA. Polska w tym zestawieniu wypada blado. Tylko około 9% Polaków jest świadomych zagrożeń i mimo, że wydaje nam się, że jeśli wszystkie gazety internetowe się o tym rozpisują, to na pewno ktoś w naszym krajowym biznesie lub kursie politycznym tą sprawą się zajmuje na poważnie. Niestety, przykro mi stwierdzić, ale na naszym rodzimym podwórku wygląda to raczej marnie. Rozmawiałem ze studentami dziennikarstwa w Kielcach i mimo, że głośno o czacie GPT jest już od ponad pół roku, to na wykładach cisza, a wśród samych studentów problem ten, o ile w ogóle jest, to ogranicza się co najwyżej do napisania przez maszynę częściowo pracy licencjackiej lub jakiegoś zadania do domu. Krótko mówiąc, Polska jest w tyle. Tutaj w zasadzie nie mamy się czemu dziwić. Automatyzacja pracy w naszym kraju nie jest na wysokim poziomie. Na 10 tysięcy pracowników w Polsce przypadają 42 roboty, w Niemczech 230. To prawie 6-krotna różnica. Co więcej, w Niemczech do 2025 roku 42% firm planuje wdrożenie nowych technologii. Międzynarodowa Federacja Robotyki pośród najbardziej zautomatyzowanych krajów świata wyróżniła na pierwszym miejscu Singapur, na drugim miejscu Koreę Południową, później Japonię, Niemcy i Szwecję. Kolejne miejsca prezentują się tak, jak widzicie. Krótko mówiąc, nic nie zanosi się na to, żebyśmy nagle zmienili całą naszą myśl narodową i podjęli szybkie kroki, aby dogonić w AI i automatyzacji Zachód. A dla krajów rozwijających się oraz tych rozwiniętych z predyspozycją do wejścia grona najbogatszych, według Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz World Economic Forum, właśnie w tych krajach AI ma siać największe spustoszenie. Oczywiście też nie wszystko jest u nas aż tak słabe, ponieważ jest kilka graczy na lokalnym rynku, którzy osiągnęli całkiem sporo. Na przykład Synrise, który znalazł się w rankingu Financial Times pośród 1000 najważniejszych firm zajmujących się AI, konkretnie na 191 miejscu. W sumie w tym zestawieniu znalazło się 48 polskich firm, ale większość z nich raczej poza 500. Głównie są tam Amerykanie, Niemcy, Brytyjczycy, Chińczycy, no i państwa z najwyższym PKB na mieszkańca. Czy zatem można uznać list intencyjny Ilona Muska oraz innych przedsiębiorców za troskę o ludzkość? Jeśli spojrzymy na to przez pryzmat spania pracowników na podłodze w siedzibie Twittera po przejęciu tej firmy przez Muska lub inne shitcoiny, które na swój sposób ten miliarder wypromował, zarabiając na tym niebagatelne sumy, to mam do tego pewne obiekcje. Zresztą teraz też na Twitterze zmieniło się logo i cena jednej z krypto.
Oprócz tego, pamiętacie może te napompowane jakiś czas temu artykuły miliarderzy, dwukropek, podnieście nam podatki. No pewnie, podnieście, bo przecież mamy jakąś inną lukę, jak ich nie płacić, a konkurencja takich nie ma, albo ją na to nie stać. Zatrzymanie prac nad postępem AI dałoby pewnie możliwość nadgonić straty największym. Sam Google, czerpiąc prawie 80% swoich przychodów dzięki przeglądarce, też ma ogromne lęki przed rozwojem AI w kontekście wyszukiwania, a firma mimo wszystko pozostaje w tyle za konkurencją. I think they're important. I think we ought to pay attention to them. When you have someone like Elon Musk, the head of DeepMind in Google, you know, nearly 1,000 other people who are on the bleeding edge of technology saying, like, slow down, guys. We're not quite sure what we're about to unleash on the world. I think we ought to pause. And I'm not sure that the general public yet really understands how all of their lives will change and could potentially change because of this new technology. Niemniej same wnioski w liście intencyjnym są trafne i jak już wspominałem, Włochy tymczasowo zbanowały czat GPT z uwagi na nieodpowiednie bezpieczeństwo w kwestii danych. Za tym ryzykiem nie są tylko pieniądze i praca. W czym AI tworzy jeszcze największe niebezpieczeństwo? 8 lutego 2023 roku dyrektor generalny Google, Sundar Pichai, ogłosił Bard, czyli nową usługę sztucznej inteligencji Google. Jednak ta ma być dostępna tylko dla wybranych testerów. CEO Google stwierdził, że obawia się, iż ludzie nie będą wykorzystywać uczenia maszynowego we właściwy sposób i jest pełen obaw wobec tak pochopnych działań jak te po stronie GPT-4. Bard is an early experiment, early experiment. Bard is really a complement to search. We think of it as a creative collaborator that people can use to further their ideas and to fuel their imagination. Osobiście nie wiem, czy lepiej, żeby takie systemy pozostawały tylko dla rządów, czy lepiej, żeby były dla każdego, ale wiem za to jedno, że teraz dezinformacja w internecie z pewnością wchodzi na wyższy poziom. AI umożliwia bardzo szybko i łatwo zmanipulować fakty oraz stworzyć boty, które z należytą starannością będą publikować treści, których nie sposób będzie odróżnić od tych, które tworzy człowiek. Przykład? Joe Biden trzymający plakat z płonącym Putinem. Oczywiście można to jeszcze dopracować. I o ile wy, oglądając ten odcinek, dość łatwo jesteście w stanie pojąć, że to fake, tak wyobraźcie sobie, że widzą to starsze osoby na przykład w Rosji, które dodatkowo mieszkają w jakiejś wiosce na Kaukazie czy Syberii. Jaką mamy pewność, że nie dadzą się oni omamić, jednocześnie zwiększając swoją niechęć oraz wrogość do Amerykanów? Właściwie jest to zupełnie niemożliwe. Do tego dochodzą kwestie bezpieczeństwa, analizy danych, analizy ludzkiej zachowań oraz dążenia do zbierania o nas jak największej liczby informacji. To tylko kwestia czasu, aż rządy państw lub inne instytucje podejmą takie kroki podobne jak wcześniej wspomniane Włochy. Prestiżowy francuski Instytut Nauk Politycznych poinformował nie tak dawno, że zakazuje studentom posługiwania się sztuczną inteligencją ChatGPT, która może zakończyć się karą usunięcia z uniwersytetu lub zakazu podejmowania studiów na uczelniach wyższych. I to w całej Francji. Poważne obawy budzi też sztuczna inteligencja w kontekście wojny. Obserwatorzy i naukowcy uważają, że dostępne dane ze starcia Rosji oraz Ukrainy mogą skutecznie nakarmić algorytm maszyn, które zastąpią człowieka na polu bitwy. Już teraz takie rozwiązanie wykorzystywane jest częściowo chociażby w dronach, które, jak doskonale wiecie, w tym konflikcie odgrywają niemal pierwszoplanową rolę. Na podstawie AI w zasadzie działa chociażby izraelski system obrony powietrznej Żelazna Kopuła. Istnieje także broń wyposażona w AI, której celem jest atakowanie ludzi, czyli wspomniane chwilę temu drony kamikadze na Ukrainie, których jedynym zadaniem jest eliminacja człowieka, czy chociażby koreańskie roboty wartowniki, na przykład SGR-A1. Departament Stanu USA wzywa do etycznego ulepszenia broni w kontekście sztucznej inteligencji oraz ostrzega przed jej dalszą progresją. No i właśnie tutaj dochodzimy do zagrożenia, jakim jest hipotetyczny Terminator. Oczywiście AI ma wiele pozytywów, czyli możliwość dynamicznego rozwoju medycyny, która karmiona będzie większą ilością danych. Do tego analizowanie kosmosu, wszelkich zjawisk pogodowych i tym podobnych. To też główny motor napędowy dla przyszłości gospodarki. Zatem AI ma naprawdę wiele plusów, ale też sporo minusów, które zagrażają nie tylko 800 milionom miejsc pracy, ale też ogólnemu bezpieczeństwu. Krótko mówiąc, sama idea rozwoju w oparciu o maszyny nie jest zero-jedynkowa jak one same, więc to już tylko od nas jako od ludzi zależy, czy wykorzystamy to w sposób mądry, nie robiąc innym krzywdy. Dajcie znać sami, co sądzicie o AI. Z mojej strony to tyle na dziś. Trzymajcie się. Cześć.